Wylądowaliśmy w Curitibie, najbardziej europejskim mieście Brazylii. Czujemy się właściwie jak w Europie, chociaż Brazylijczycy mówią, że i to miasto jest niebezpieczne, także nie ma chyba w Brazylii miasta, które jest bezpieczne dla Brazylijczyków. Idziemy teraz do parku Jana Pawła II. Na pierogi! Na pierogi, słuchajcie, tu jest... W Curitibie jest 400 tysięcy Polaków, a w stanie Parana, w którym jest Curitiba, Curitiba jest stolicą stanu Parana, jest ich 2 miliony. Ale większość nie mówi po polsku. Ale większość to jest właśnie trzecie pokolenie emigracji, czyli babcia, dziadek byli Polakami, rodzice jeszcze może coś tam po polsku powiedzą, ale już to trzecie pokolenie to jest takie, że ani my, ani my, oni właściwie nawet nie czują się Polakami, także to tylko chyba się wlicza do statystyk. Duże więzi pomiędzy ludźmi, a pomiędzy ojczyzną, Polską oczywiście, zanikły w czasie komuny po II wojnie światowej, kiedy Polonia właściwie, polski rząd, rząd polski, sowiecki, zaprzestał utrzymywania kontaktów z Polonią tutaj w Brazylii. Ostatnimi czasy, z tego co czytałem, powoli coś zaczyna się zmieniać. Są organizowane lekcje języka polskiego, szkoły tańca, jakieś takie spotkania dla Polonii, także na plus. Ale co warto podkreślić, ponoć Szwaby trzymają się tu mocno. Nawet rozmawiają tylko po niemiecku ze sobą. Także trzeba nieraz brać przykład ze Szwabów. Zobaczycie, jakie pierożki sobie zaraz kupimy, o ile je znajdziemy. Gdzieś tam podobno są pierogi u Tadeusza, które są najlepszymi pierogami w Brazylii, ale tutaj widzę, że jest jakiś fajny park, to spoczymy trochę z trasy i pójdziemy go zobaczyć. W środku Curitiby, w parku, jest pełno klatek z ptakami. Tam są flamingi, tu jakieś... Co to jest? Nie wiem, ale duże są. Jest czapla nawet, która się nie boi ludzi, co jest w ogóle chyba jakimś całkowitym ewenementem. Normalnie czapla, tylko mały hałas i już ucieka. Jest gdzieś tam. Wchodzimy do parku Jana Pawła II, Memoriał Imigracji Polski. Jesteśmy w parku Jana Pawła II w Curitibie. Niestety się rozpadało, ale tutaj możemy oglądać miejsca, budyneczki, które upamiętniają polską historię, polskich królów, polską tradycję, jak się kiedyś w Polsce żyło. Jest dużo naprawdę ładnie. Polskich akcentów. Jest figurka Jana Pawła II, obrazy Jana Pawła, jest Matka Boska Częstochowska. I pierogi, zaraz pierogi, już wiemy, gdzie jest ta restauracja. Idziemy. Polskie pierogi. Delicja. Jesteśmy w sklepie, Maziek teraz próbuje likier de merda. W wolnym tłumaczeniu
likier z gówna. Ale pachnie ładnie. Pachnie. No. Zostaw mi troszkę. Bo wypiję wszystko. Nie, no dobrze. Bom. Nie, chyba nie z gówna. I co? Bom. Nie ogarniecie. Poszliśmy na polskie pierogi do Tadeusza, znanego w już teraz całej Brazylii, bo 3 dni temu pokazywała go telewizja publiczna, Globo TV, to jest tak jak TVP1 u nas w Polsce. Odwiózł nas po mieście, a jutro zabiera nas do miasteczka, takiego bardzo małego miasteczka, gdzie były pierwsi osadnicy Polonii, z Polonii byli, tam teraz są siostry zakonne, są pierwszy kościół też tam był. Pięknie. I zawiezie nas na wylotówkę na Florianopolis. Florianopolis, także mamy już wszystko, gościu zna, tutaj dużo osób. Pogada też może, żebyśmy się spotkali z Kobylańskim. W Urugwaju. A jeszcze jedna rzecz. Spotkamy z Kobylańskim. Pokażę wam, co dostaliśmy od... To jest taki... Czekajcie chwilę. To jest coś takiego, jak my mamy u nas krówki, to dostaliśmy całe takie jakby masło orzechowe. Mega słodkie, mega dobre, ale to jest gdzieś na miesiąc powinno wystarczyć, bo... Nie da się tego za dużo zjeść. W ogóle... Weź mi to wrzuć. Poza pierogami jeszcze jedliśmy polską kiełbasę, polską czyneczkę. O, jak to smakowało. Jak to wszystko smakuje. Hej. Udało nam się znaleźć hosta na dzisiaj, ale małżeństwo, które nas wiozło, zaproponowało nam nocleg. Śpimy teraz sobie wygodnie w łóżeczka, będziemy sobie spali. Jutro musimy niestety opuścić ten raj, ale mamy już zagwarantowane imprezę z Brazylijczykami we Florianopolis. Piękne miasto, dużo plaż, duże jeziora, a jest to wielka wyspa. Co się dzieje? Jesteśmy we Florianopolis, Floripa w skrócie. Wczoraj wzięła nas para, staliśmy w 300 km korku. Odcinek 300 km na autostradzie robiliśmy przez jakieś 6-7 godzin i zaczął padać deszcz, zaszła noc. Para, która nas zabrała, taka pod 70, chciała nas wyrzucić gdzieś tam, żebyśmy znaleźli sobie miejsce do gdzieś spania. Tam chciała nas wyrzucić w miejscu, gdzie byśmy chyba spali z nożem w kieszeni. Masakra, pełno ludzi, wszyscy pijani. Także oni sami zobaczyli, gdzie nas chcieli wysadzić, stwierdziłby kierowca, nie no. Nie zostawię dwóch Polaków w takim miejscu, idziecie do mnie spać. My na początku żeśmy się niby trochę zapierali, mówili, że nie, poradzimy sobie. On powiedział, nie ma szans, zabieram was do siebie. Zrobił nam zaprosił nas do pyszne, mega pyszne spaghetti, rano kawka, śniadanko,
a dzisiaj zwiedzamy sobie Florypę. Mamy zaproszenie na imprezę jakąś tam couchsurfingową do hosta, także do 6 mamy czas sobie pozwiedzać trochę to miasteczko, a potem idziemy na imprezę do hosta i pewnie na miasto, bo jest tu pokaz sztucznych ogni i od groma ludzi. Także. Ale jeszcze nie mamy adresu, a ta wyspa jest... To nie problem. A ta wyspa jest ogromna, jest, ma chyba 40 czy 50 km długości, nie? Także przeromana. Zostaliśmy sobie trochę dłużej u hosta. Jutro ruszamy w stronę Iguazu. Mamy już tam zapewniony nocleg, także jeszcze tylko wodospady Iguazu i uciekamy z Brazylii na południu. Trochę pogoda nie dopisuje, to Florianópolis takie słabe. Oluś spędził tu Sylwestra, ja niestety musiałem zostać w domu. Był na pokazie sztucznych ogni. Oluś, jak się bawiłeś? Bardzo dobrze się bawiłem. Bardzo dobrze się bawi. Jak to Oluś? Kto się bawił z Olusiem, ten może się domyślać, jak wygląda zabawa. Także ja teraz jeszcze się kimnę chyba na hamaku i zaraz lecimy do baru na jakieś piwko. Jesteśmy debilami. Tam szliśmy, tam nad nami jest autostrada czteropasmowa i to jest most. I chcieliśmy przejść sobie tym mostem na drugą stronę, no bo przecież musimy się wydostać z tego Florianópolis. I to hardkorowe było, hardkorowy spacer, czteropasmowa autostrada, bez pasa awaryjnego, barierka, bo to most. Szliśmy ściśnięci do barierki, wymijały nas autobusy, auta i policja się zatrzymała i pokazują, co wy tu robicie i tak dalej. Kazali wejść do auta, myśleliśmy, że już po mandacie będzie, ale powiedzieliśmy im, że bez pieniędzy, coś tam, dookoła świata, bla bla bla. No i nas wzięli, za darmo podwieźli i pokazali, że pod mostem tutaj jest taki chodniczek. Także durnie do potęgi. Oho, ale romantycznie. Żółwie wracają na chatę. W żółwim tempie. Ten to chyba na dopalaczach, że tak popierdziela.